To długa historia. Nek to chyba jedna z bardziej konicznych postaci Gothica 1. Choć nigdy go nie poznajemy, a jedynie możemy spotkać jego zwłoki w jaskini z kratoszczurami, za murami Starego Obozu, to społeczność stworzyła z jego historii tajemnicę. Do dziś zresztą poruszaną na forach, filmikach czy w modyfikacjach. Jest to też jedna z najbardziej umemicznionych postaci serii. Choć w zasadzie to cholera wie czemu, ale ten temat jest bardzo częstym gościem tych memów. Chociażby pej na Facebooku, codzienny stan zdrowia Neka. Na bieżąco, codziennie wypuszcza aktualizacje z jego stanem zdrowia. Ci, którym się nie chce odpalać codziennie Gothica 1, mogą dowiedzieć się, że nic się nie zmieniło i Nek dalej nie żyje. Jest tam też od cholery memów, zresztą nie tylko tam, bo cały Facebook zawalony jest memami, a niektóre są naprawdę dobre. Może montażysta doda tutaj parę tych memów, ale zawsze jest strach, że Jaś Kapela przyjdzie i będzie nam kazał za nie płacić. Chcę dostać pieniądze. Niby za co? Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. W głównej mierze to modyfikacje przedłużają naszą pamięć o tej misji. Za sprawą mrocznych tajemnic, Nek zostaje zamordowany na zlecenie Kruka poprzez złego. Dzięki edycji rozszerzonej, Nek ucieka do nowego obozu. Obecnie na przykład zespół Silver Ore Team tworzy modyfikację Historia Neka, gdzie będziemy rozgrywać właśnie historię tego bohatera, która toczyć się będzie 2 lata przed wydarzeniami z Gothica 1. W samych kronikach Myrtany możemy poznać przeszłość Neka, która dla podtrzymania inside joke'u z Nekiem i kratoszczurami również jest połączona z Nekiem i kratoszczurami. Masło maślane, ale ci, którzy nie grali, spoiler, jako Marvin ratujemy właśnie Neka, który otoczony jest przez małą grupę kratoszczurów. Jeśli chodzi o teorie spiskowe na temat Neka, to jest ich naprawdę mrowia liczba. Pierwszą teorią jest jego ucieczka do nowego obozu. Ciało miałoby być podłożone, a miejsce zbrodni zainscenizowane. Nek miał tutaj podrzucić zwłokom swój amulet, a samemu miał udać się do nowego obozu. A czemu? Jest to teoria związana z narażeniem się innym członkom obozu. Tutaj przychodzi temat złego. Haracz, kradzież, kłótnia. Jest wiele teorii, przez które Nek byłby zmuszony do ucieczki. Za teorią ucieczki przemawia też to, że ciało w jaskini nie nosi imienia Nek, tylko nosi imię Martwy Strażnik. Drugą główną teorią jest morderstwo. Rzekomo w spisku za życie Neka miała brać duża grupa ludzi ze Starego Obozu. Głównie zły jest o to oskarżany, ale nie tylko on. Robert McWróć, Snuff zresztą też miałby rzekomo być odpowiedzialny za ten spisek. A po co mieliby go mordować? No tutaj teorii jest więcej. Głównie przez jego amulet, a zabójcy zostawili go przy zwłokach, aby zatuszować morderstwo. Argumenty, które za tym stoją, są dosyć wiarygodne. Po pierwsze, Nek miał przy sobie małą ilość rudy, choć zajmował się właśnie jej zbieraniem. Druga to miecz. Jako jedyny strażnik go nie posiada, a zamiast tego przy pasie ma stary topór. No i też umiejętności. Każdy strażnik poradzi sobie z 3 kratoszczurami. Ten jednak zmarł. W Mrocznych Tajemnicach Nek został przykładowo zastrzelony z kuszy przez Paczo, który przecież znajduje się niedaleko jaskini, na co też dużo osób zwraca uwagę. Dodatkowo morderstwo jest poważnie rozważane przez fandom, iż zły, podczas gdy powiemy mu o odnalezieniu Neka, pyta o dowody. Jak pokażemy mu amulet, on odpowie, że o ten amulet właśnie chodziło. Choć mieliśmy odnaleźć Neka, to zły nie dopytuje o nic, gdy już otrzyma amulet. Inną sprawą jest to, że Nek umarł podczas zbierania grzybów dla Snuffa, co jest absurdalne, bo Nek zajmował się patrolowaniem Starego Obozu, jak Szakal czy Bloodwyn. A co za tym idzie, również zbierał za ochronę,
więc na brak rudy nie powinien narzekać. A poza tym, choć zbierał grzyby dla Snafa, to nie miał przy sobie ani sztuki. Także zabójstwo Neka o wiele bardziej wchodzi tutaj w grę, jeśli mowa o chęci zemsty za haracz za ochronę. Wśród osób, które rzekomo miałyby być odpowiedzialne za śmierć Neka, były też takie osoby jak Scotty, Harek, Diego, Fletcher czy Bloodwyn. Łosie, jelenie, sarny, dziki. Diego ma ciekawszą wersję, gdyż według niektórych użytkowników Nek miałby zobaczyć Diego, gdy spotyka się z Lesterem lub Gordem. Nie chcąc być uznanym za zdrajcę starego obozu, gdzie ma wyrobioną dobrą opinię, Diego zabił Neka, jako jedynego świadka spotkań grupy przyjaciół. Też mam taką własną małą anegdotkę, bo pamiętam, jak lata temu przechodziłem Gothica 1 drugi bądź trzeci raz. To idąc do jaskini z Nekiem zabrać amulet i oczywiście wykonać questa, to z jaskini wyszli strażnicy świątyni. Ci, którzy podróżują od bagien do starej kopalni. To był prawdopodobnie błąd w skrypcie i ściągnęły ich do siebie kretoszczury, ale za dzieciaka byłem bardzo przekonany, że to właśnie sekciarze zabili Neka i sfrustrowany byłem, że nie mogłem w grze o tym nikogo poinformować. Moim zdaniem twórcy nie mieli za zadanie stworzyć ogromnej tajemnicy, choć naprawdę chciałbym w to wierzyć. Bardziej to kwestia wypuszczenia kulawej gry, która została załatana teoriami fanów. Tak czy owak, memy z Nekiem zakorzeniły się niemal tak bardzo, jak brak dowodów, że Gomez wiedział. Osobiście mam nadzieję, że Alchimia w remake'u Gothica puści to oczko do starych fanów i z tej misji stworzy dużo, dużo więcej. Mniej więcej to, co przez lata robią modyfikacje, urozmaicając historię Martwego Strażnika i wciągając gracza w spiski i intrygi w Górniczej Dolinie.